Sponsorem transmisji jest sklep internetowy broń.pl. Lider sprzedaży broni bez zezwoleń. Kibicuj z werwą. Orlen, główny sponsor relacji. Bahrain. Baśń, mit, marzenie, które się ziściło. Bogactwo, zapach paliwa, samochody, przyroda i dzisiaj samochody, które przyjechały tu jakby podziękować za tę robę. Stolica Bahrainu, Manama, znaczy to miejsce, w którym śpi się pięknie i łagodnie, ale dzisiaj spać Państwo tutaj nie będziecie. Zaraz będzie szok. A my, proszę Państwa, specjalnie na ten dzień dzisiaj, bo już mamy trochę jakby dosyć tych trudności, które nas spotykają, wzmocniliśmy nasze siły. Metafizycznie trochę wierzę, że to się może udać. Krzysztof Chłopczy z nami wzmacnia tę walkę o lepszą pozycję Roberta, Artur Kubica, Maurycy Kochański i powiedzmy sobie szczerze, drodzy Państwo, strasznie ważny dzień dzisiaj, 40 stopni ciepła i powiedz, jak tej całej sytuacji, Krzysztof, ty jeździsz tam na tych piaskach pustyni, czy tam da się dzisiaj coś uszknąć jeszcze z tego 13 miejsca, które zdobył Robert? Trzeba jak najszybciej jechać, wtedy jest lepsze chłodzenie, więcej wieje i po prostu to jest takie życzenie. Oczywiście możemy się wygłupiać i żartować, ale ja wierzę, że Robert wywiezie punkty. Tak bym chciał i myślę, że tu nie jestem odosobniony w tym gronie. Na to jest szansa, na to jest szansa. Ma bardzo dużo paliwa, bolid jest jaki jest, to wszyscy wiemy. Możemy tylko liczyć na to, że będzie jechał perfekcyjnie i bezbłędnie. Tata, Robert nie jest załamany po tych niepowodzeniach? Jaka jest jego psychika dzisiaj? No nie sądzę, żeby był załamany. To ma do wykonania zadanie, ma jechać szybko, najszybciej jak się da tym, co ma i tyle. Ale on jedzie jak cysterna. No, co to znaczy? No jest zatankowany mocno. Czy to dobra strategia, no to zobaczymy. Ja jestem troszkę zdziwiony, że obydwaj kierowcy BMW mają tą samą strategię, ale to... Ale może wierzą, że ona przyniesie sukces. Być może. Maurycy, jest szansa na to, żeby takimi cysternami, czołgami jednak zdobyć dzisiaj punkty? No, bolid będzie cięższy, ale dzięki temu kierowcy zjeżdżają tylko na jedną zmianę kół i dotankowanie, więc takim bolidem trzeba pojechać. Pojadą kierowcy na tych średnich oponach, czyli na tej twardszej mieszance przewidzianej na weekend. I cóż, później będą zmieniać na tą najbardziej miękką i będą mieli do przejechania około 20 okrążeń, może 22 i pytanie jest, czy te opony wytrzymają. Miejmy nadzieję, że wytrzymają. No to proszę Państwa, 40 stopni i nasi ludzie w Bahrajnie, którzy też tam są już i już wszystko wiedzą, co będzie za chwilę. Robert Kubica wystartuje do tego wyścigu najcięższym samochodem. Ale jego zespół po prostu nie ma wyjścia. Wybrano taką arcydefensywną taktykę. Robert będzie miał w swoim aucie grubo przeszło 90 kg paliwa. Dla porównania, Timo Glock, którego samochód jest wraz z kierowcą oczywiście najlżejszy, będzie miał tylko 38 kg paliwa. Dlaczego BMW wybiera taką super defensywną taktykę? Tak naprawdę jest to jedyna szansa na to, aby Robert wywiózł tutaj z Bahrajnu jakieś punkty. Bardzo ciężki samochód w pierwszej fazie wyścigu. Może się okazać, że Robert jedzie tylko na jedno tankowanie. Oczywiście czeka go bardzo trudne zadanie w pierwszej fazie zawodów. Ciężkie auto, będzie musiał bardzo uważać na opony. No i tak naprawdę liczyć na jakąś niespodziankę. Na deszcz tutaj nie mamy co liczyć. Może będzie jakiś samochód bezpieczeństwa, a może będzie burza piaskowa. Andrzej, ty doskonale wiesz, jak takie zjawisko wygląda. Co to może oznaczać dla kierowców? No może to rzeczywiście oznaczać przerwanie wyścigu i na pewno już nie wznowienie wyścigu, ale no może niestety dla Roberta najświeższa prognoza pogody mówi, że będzie pięknie, słonecznie, plaża, żadnej burzy piaskowej, tak jak powiedziałeś, żadnego deszczu. Przypominam, Robert startuje z 13 pola. Czy będzie to tym razem szczęśliwa czy pechowa 13? Andrzej mówi sarkastycznie plaża. Jakaż tam plaża, ale jednak zostawmy na razie problem Roberta. To się zaraz okaże. Panowie, tam się dzieje na szczycie tej dzisiaj drabiny strasznie dziwna sytuacja się zdarzyła. Toyota po raz pierwszy, dwa pierwsze miejsca. Czy
zespół Brown może z nimi wygrać, czy nie. Czy wygrają dzisiaj ci? Po raz pierwszy wygra Toyota. To jest dopiero wojna. Nie, Vettel daleko. Trzeci. No. Red Bull Racing. No myślę, właśnie, że Vettel ze swoją energią, z chęcią do walki, z tym, co prezentuje zespół, z perfekcyjnym samochodem i z większą ilością paliwa niż jest w Toyotach, ma wielką szansę, żeby tutaj młodość zwyciężyła. No tak, ale panowie, pamiętajmy, że dziś coś się jednak zdarzyło. Toyota wreszcie jeździ nie wiadomo co, jakieś przyczepilce, dyfuzory nowe, co? Nikt tego nie wie, bo to jest tajemnica. No, Toyota mocno jeździła od początku sezonu. To nie jest też tak wielka niespodzianka, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że niewiele zatankowali na Q3. No więc jak przewidujesz, pierwszy zakręt, on jest, zdaje się, bardzo niebezpieczny. To jest o tyle niebezpieczne, że jest dohamowanie z dosyć dużej prędkości do bardzo małej prędkości, czyli do 100 na godzinę na drugim biegu. Każdy będzie chciał wywalczyć lepszą pozycję, ale z tego, co ostatnio widziałem, jednak kierowcy no, nie ryzykują aż tak bardzo, żeby stracić wyścig na pierwszym zakręcie. Trzeba przyznać, że Robert startuje z systemem KERS, który być może mu trochę, no nie wiem czy mu pomoże, bo bolid jest bardzo ciężki, ale no, da mu troszeczkę więcej mocy na starcie, dzięki czemu być może gdzieś przebije się ze dwie pozycje do przodu. Też trzeba będzie uważać z dohamowaniem się do tak ciasnego zakrętu. Ale wyścig jest długi, 57 okrążeń, sporo się może zdarzyć. Czy ta strategia jest dobra, co się dowiemy po wyścigu, zobaczymy, co się faktycznie stanie na wyścigu. Czy będzie samochód bezpieczeństwa, jak tak, to kiedy? To 40 stopni ciepła, co na to Robert? Robert, 13 pozycja na starcie, czy to oznacza, że masz 13 razy bardziej większe zmartwienie i 13 razy więcej pracy w wyścigu? W porównaniu? Z ubiegłym rokiem. A nie. Oczywiście, ja wiem, czy zmartwień, może i nawet mniej niż w ubiegłym roku. Ponieważ jednak sytuacja jest dosyć inna. W ubiegłym roku byliśmy wolniejsi od Ferrari, startowaliśmy przed nimi, także była szansa się wbić pomiędzy. Udało się skończyć na trzecim miejscu. W tym roku sądzę, że na trzecim miejscu będzie ciężko skończyć, chociaż wszystko jest możliwe. Nick Heidfeld powiedział, że teoretycznie możecie walczyć o punkty. Czy teoria może stać się praktyką w wyścigu? Nick Heidfeld zawsze może walczyć o punkty, czasami z Fuchsem też, także sądzę, że w normalnym wyścigu raczej szansa na punkty będzie bardzo minimalna, jednak za nami Piquet jest, który popełnił błąd, tak to byłby przed nami, Weber, który został przyblokowany, też byłby przed nami, także ogólnie jesteśmy dalej punktów niż bliżej, no ale wszystko jest możliwe. Zaskoczyła Cię farma Toyoty i fantastyczne wyniki Trulego i Glocka? No, nie szczególnie. Panie, króciutko, co będzie? Co się zdarzy? Na zakręcie pierwszym i na ostatnim? No, miejmy nadzieję, że pierwszy zakręt przejadą wszyscy i wyjadą z tego zakrętu. Wszyscy mu będzie ciekawiej. Ja myślę, że Vettel, aczkolwiek bardzo trzymam kciuki za Batona, lubię tego kierowcę. Vettel, Button i Lewis Hamilton. Taka kolejność. Też myślę, że wygra Sebastian Vettel, ale staram się w tym sezonie nie obstawiać, bo nigdy nie trafiałem. Ja powiem Państwu jedno z całą pewnością. Będzie naprawdę ciekawy wyścig i Robert będzie miał punkty. Trzymaj.